Biblia na każdy dzień, witajcie. Dzisiaj nadal rozważamy 19 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj zatrzymamy się na wersetach 10 i 11. Pozwólcie, że najpierw przeczytam. Piłat więc powiedział do niego, nie odpowiadasz mi? Czy nie wiesz, że mam władzę, aby cię ukrzyżować i mam władzę, aby cię uwolnić? Jezus odpowiedział mu, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech. Zatrzymajmy się w tym momencie. Krótki fragment, znowu bardzo dużo treści. Chciałbym dotknąć tylko naprawdę tematu suwerenności Boga. Może to być dla ciebie trudne słowo, nie wiem. Są środowiska chrześcijańskie, które przywiązują dużą wagę do tego, aby mówić o Bogu, który jest Bogiem suwerennym, a są środowiska chrześcijańskie, które prawie w ogóle o tym nie mówią. Tak jakby Bóg nie był suwerenny. W ogóle bardzo ważne jest to, abyśmy jako chrześcijanie poznawali atrybuty Boga. Atrybuty, czyli cechy. Abyśmy wiedzieli, kim Bóg jest. I znowu, bardzo ważne jest to, abyśmy dowiadywali się tego, kim Bóg jest, ze Słowa Bożego. Jest wielu księży, którzy mówi, szczególnie w Polsce, na temat Boga. Jest wielu pastorów, może są nawet prawosławni duchowni, którzy mówią o Bogu. Mówią różne kazania, mówią różne konferencje. I to wszystko może być dobre, pod warunkiem, że jest zgodne ze Słowem Bożym. I znowu wracamy do tego, co jest najważniejsze. Będę mógł i będziesz ty mógł i ty będziesz mogła ocenić, czy ktoś mówi prawdę, jeżeli sam albo sama będziesz znała Biblię. Jeżeli nie będziesz znał, nie będziesz znała Słowa Bożego, to słuchając jakiejś konferencji, kazań, kompletnie nie będziecie wiedzieć, czy ta osoba mówi to, co jest prawdą, czy mówi kłamstwa albo swoje fantazje. Pan Jezus mówi w tym fragmencie, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była ona dana z góry. Nie wiem, jaki masz pogląd na temat śmierci Pana Jezusa. Są ludzie, którzy myślą, że ta sytuacja jakby wymknęła się z Bogu spod kontroli, że przyszedł Jezus, czynił dobrze i nagle jacyś ludzie pojmali Go i nagle Go zabili. Takie myślenie jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Są ludzie, którzy myślą, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, czynił dobrze, ale szatan cały czas próbował, wzniecał spiski, buntował ludzi i w końcu to szatan zabił Jezusa Chrystusa rękami Rzymian, którzy dokonali tego pod namową Żydów. To błędne rozumienie. Gdybyśmy tak myśleli, to szatan byłby jakąś mocą równorzędną Bogu. Gdybyśmy mieli ten drugi pogląd, gdybyśmy mieli ten pierwszy pogląd, że to ludzie wbrew Bogu czegoś dokonali, oznaczałoby to, że ludzie mają większą moc niż Bóg. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, do uważnego czytania Słowa Bożego, szczególnie trudnych fragmentów. Są takie fragmenty, które wielu ludziom sprawiają wiele problemów. W Księdze Wyjścia czytamy, Bóg zatwardził serce Faraona, aby nie wypuszczał Izraela. Dopiero gdy Bóg dokona wielkich znaków, wielkich cudów, spuści wiele plag, Faraon miał wypuścić lud. Co o tym myślisz? Czy Bóg, którego ty znasz, może zatwardzić kogoś serce? Słowo Boże mówi o tym w sposób bardzo wyraźny. Nowy Testament, list do Rzymian. Paweł Apostoł mówi o tym, że to Bóg decyduje o wszystkim i co ciekawe odnosi się do Starego Testamentu. W 9 rozdziale listu do Rzymian Paweł Apostoł mówił, że Bóg wybrał spośród rodzeństwa bliźniaków. Jakuba wybrał, Jakuba umiłował, Ezawem wzgardził, a w niektórych przekładach Ezawa znienawidził. Paweł Apostoł mówi, że Bóg dokonał wyboru, zanim Jakub i Ezaw się urodzili. Bóg dokonał wyboru, nim zrobili coś dobrego lub złego. Co sądzisz, kiedy czytasz takie fragmenty? Mało tego, 9 rozdział listu do Rzymian zachęcam, możesz dzisiaj nawet go przeczytać. Paweł mówi, cytuję słowa Boga z Księgi Wyjścia, 34 rozdział. Bóg mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. To Bóg sam ustala, nad kim chce się zmiłować, a nad kim nie. I to samo dotyczy naszego zbawienia. Są ludzie, którzy mówią, na zbawienie trzeba zapracować, na zbawienie trzeba zasłużyć. Kiedy otwieramy Biblię, widzimy, że zbawienie jest za darmo, przez wiarę, z łaski, przez wiarę. Nie da się zapracować na zbawienie. Paweł Apostoł w tak wielu miejscach swoich listów o tym pisze, że niezauważanie tego jest przykładem dość dużej ignorancji. Zachęcam, otwórz list do Rzymian, otwórz list do Efezjan, otwórz list do Galacjan czy Galatów. Albo otwórz Ewangelię według świętego Jana. Jak wiele razy Pan Jezus mówi, zbawienie jest z wiary. Ale są też ludzie, którzy mówią, Bóg wyciąga rękę do każdego, a niektórzy doskakują do tej ręki, łapią ją, czyli niektórzy są lepsi, a niektórzy są gorsi. Słowo Boże niczego takiego nie uczy. Słowo Boże uczy jednej prostej rzeczy. Bóg zbawia jak chce. Bóg zbawia sam. Nie jest mu potrzebna żadna nasza pomoc w tym. I znam masę historii ludzi, którzy wręcz nie szukali Boga, a Bóg ich zbawił. Często jest tak, i to jest może jakaś wskazówka dla nas, a może nadzieja dla wielu z nas, że kiedy ludzie dochodzą do dna, że kiedy ludzie nie widzą sensu życia, kiedy ludzie nie mogą poradzić sobie ze swoim życiem, wtedy Bóg przychodzi im z pomocą i ich życie się zmienia. Znam wiele historii ludzi, którzy byli u skraju wytrzymałości i wołali do Boga, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, pokaż mi to. To nie byli ludzie, którzy szukali Boga przez całe swoje życie. Chociaż są też takie historie. Może nie od urodzenia, jest taka przypowieść, są dwie przypowieści Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, czytamy. Pierwsza przypowieść jest taka, że był pewien człowiek, który znalazł skarb ukryty w roli. Sprzedał wszystko, co miał i kupił tą rolę. Pan Jezus mówi, że to jest przypowieść o Królestwie Bożym. I zaraz po tym Pan Jezus mówi, był pewien człowiek, który szukał drogocennych pereł. Znalazł tą jedną i sprzedał wszystkie i kupił tą jedną. Widzimy, że mogą być ludzie, którzy nigdy nie szukają Boga i Bóg ich znajduje, a mogą być ludzie, którzy pod natchnieniem Bożym zaczynają Go szukać. Przechodzą przez różne religie. Są ludzie, którzy byli u Świadków Jehowy, nawracają się. Są ludzie, którzy byli rzymskimi katolikami, nawracają się. Są ludzie, którzy przechodzą przez jakieś religie, które w Polsce są czymś może dziwnym. Mormonów, przez Hare Krishna i dochodzą do zbawienia, do poznania prawdziwego Boga. Bo Bóg prowadzi to jak chce. Jak ty widzisz Boga? Na podstawie tego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy. Pan Jezus powiedział do Piłata, nie miałbyś władzy nade mną, gdyby Bóg ci jej nie dał. Czy zgadzasz się z tym? Czy uznasz to za prawdę, że to Bóg dał, postawił Piłata w tym miejscu, aby skazał na śmierć Chrystusa? To ważne pytanie. Zachęcam, czytaj Biblię, poznawaj. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz. Mogę się umówić także na rozmowę telefoniczną, przez Skype'a. Staram się czytać Słowo Boże, tłumaczyć je na tyle, na ile jestem w stanie je pojąć i zrozumieć. Zapraszam Cię do tego samego.